Chodzi o seksualizację dzieci. Jarosław Kaczyński wsparł tę obywatelską inicjatywę, cieszącą się uznaniem wśród polityków PiS-u. Projekt, który złożyliśmy pod nazwą Chronimy Dzieci. Nowelizacja prawa oświatowego zakłada między innymi zwiększenie kontroli rodziców nad treściami przekazywanymi w placówkach oświatowych, wyłączenie organizacji promujących zagadnienia seksualności. Nauczać o seksualności mogliby tylko nauczyciele. Jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony najbardziej i najbardziej zdecydowanie, no to są właśnie dzieci. Pomysł od razu wywołał emocje. Prezes Kaczyński postanowił zająć się tuż przed wyborami sprawą seksualizacji dzieci. Mdłości. Znowu odezwał się Donald Tusk, specjalista od wszystkiego, który w każdej sprawie nie ma nic do powiedzenia, wyłącznie hejt. Opozycja przypomina, że PiS o seksualizacji dzieci mówiło 4 lata temu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Stary kawaler Żoliborza nikogo nie będzie uczył, jak te dzieci wychowywać. Jest czysta retoryka partyjna, polityczna, próba narzucenia narracji i po raz kolejny podzielenia Polaków. To jest ten moment, kiedy trzeba postawić tamę. Bo oni już się rozpędzali z tą ideologią lewacką, neomarksistowską, neobolszewicką i wchodzeniem z tym do szkół. Od centrów wielkich miast zaczynając. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało PiS, co było niespodzianką.